Witam serdecznie w moich skromnych progach. Ja jestem Arakis, a to jest 31 odcinek z gry God of War Ragnarok. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zadaniem prosto w ogień, czyli szukamy razem z Thorem fragmentu maski i robimy wspólnie rozpierduchę w Muspelheimie. Zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to musimy użyć maski, tak więc jedziemy. Wskazówki maski. Maska zestraja się z celem Atreusa i świeci, kiedy podąża on właściwą ścieżką. Czyli dostaliśmy swego rodzaju kompas, który będzie wskazywał nam kierunek, w jaki mamy podążać. Cudownie. No to szukamy dobrego kierunku. Chyba mamy iść przez tę skałę. I... miałem się tym zająć. No i Thor nam ogarnął przejście. Pięknie. Ojojojojojojojoj! Dobra, jedziemy. I możemy wciskać kwadrat, żeby atakować Ingrid. Wow, Ingrid! Nieźle! Pięknie! Ładnie, bardzo ładnie. Elegancko. Dokąd mamy teraz iść? No dobra. W ogóle jak zdrowie nasze? Na full. To wyciągamy machę i lecimy. Musimy iść do końca tego klifu. Spróbujmy jeszcze raz użyć maski. Na górze. Moglibyśmy dostać się na tamtą półkę. Tylko... za wolno! Hej! Transport Express. Pięknie. Nie można tak łapać ludzi. A co miałeś? Rzucić do... a jednak można. Elegancko. Lecimy. Pięknie, ale trochę Thor mi się tutaj wcina w moją walkę. Ktoś w nas strzela, a ty w nas strzelasz, Wajzo. Jeszcze raz i elegancko. Ktoś tu jeszcze pozostał? Tak, ten pozostał. Ten jeszcze osobnik pozostał do ogarnięcia. No i finisher na zakończenie. Fajna sprawa. Twój ojciec zapłacił mi już krwią za to, co spotkało moich synów. Ale tobie darowałem. O czym ty mówisz? Nie każ mi przychodzić czekać. Skoro o tym mowa, maska. Jasne. Bierzemy machę w łapę. I macha prowadzi nas w tą stronę. Tu przy okazji mamy coś do podniesienia. Pewnie strzępy bestii, tak? I odpalmy machę jeszcze raz. Musimy przejść przez te skały. Mógłbyś... pięknie. Co robisz z kośćmi? Chcesz pogadać o płaceniu krwią? Co z gigantami, których zabiłeś? To była moja rodzina. Tamur, Hrungnir byli też waszymi poddanymi. Giganci byli zarazą trawiącą 9 światów i rozkoszowałem się śmiercią każdego z nich. Lepiej zmieńmy temat. Wiesz, jak byliśmy tu z ojcem, ukończyliśmy wszystkie próby Surtra. Myślisz, że dałbyś... nie i klasę. Elegancko. Thor sobie przeskoczył, a my przejdziemy po Gzymsie. Trochę czasu nam to zajmie, ale na pewno na drugą stronę się dostaniemy. I widać przeciwników. Stoją, czekają. Ojojoj. Modi miał problemy, ale był moim synem. Nie przerobiłem cię na miazgę, tylko z uwagi na ten spróchniały kawałek drewna.
Słuchaj, nie wykonamy tej misji w pojedynkę. A ja chcę zaimponować Wszechojcu tak samo jak ty. Nie musisz mnie lubić, ale... będziemy musieli sobie ufać. Chociaż trochę. Ufać, mówisz? Jedziemy. Dzień dobry. I znowu tor mi się tutaj wtrynił. Ale to nic. Ogarniemy sobie raz, dwa tych ludków. Pięknie. Kto jeszcze tutaj jest? O, dzień dobry. Formę masz niezłą, ale po mojemu walczysz z... I mamy Tacelwurma. Trzeba by go... Mamy nawet dwa Tacelwurmy. Szybko by się z nimi trzeba było uporać. No i co, to wszystko? Chyba tak. Dokąd prowadzi nas maska? Chyba tak. I mamy dwa wiaderka. Oczywiście wiaderek nie pominiemy. Hej, młody, dokąd kieruje nas maska? I jeszcze sobie to podniesiemy. No i dobra, nic więcej tutaj ciekawego nie ma. Tak więc odpalamy maskę i idziemy w tym kierunku. Oby na pewno? No tak, na pewno. Maska chyba ciągnie w tę stronę. Musimy jakoś zejść na dół. W porządku. Tak w ogóle to nie igrałem z tobą. Próby są fajne. Bawisz się w ogóle czasem? Twoja córka wcale cię nie przypomina. Ona jest... Ej, podejdź na dół. Idziemy teraz do tora. Cóż on od nas chce? Jasne, nie śpiesz się. Ej, co jest? Okej, ekspres w dół. Chwilę, ładnie. Ołtarz Surtra. Myślałem, że już wykitowałeś. Nie, myślałem, że... Cóż, twoja strata. Ładnie. Próby odbywają się za tym klifem. Może kiedyś wybierzecie się tam z tri. Pięknie. Jedziemy. No weź, Boże. Chociaż rzuć okiem. Co masz do stracenia? Dobra, co się tutaj dzieje? Co się tutaj dzieje? Zadyszka? Ktoś w nas strzela. Tylko pytanie, kto i skąd? I mamy ogra oprócz tego. Dobra, odpalamy naszego koziorożca i podźgajmy troszeczkę ogra. No za dużo to nie pomogło. Pięknie. Pięknie. Trochę mnie to ma. Oj, 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 oj. Zdrowie, 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 zdrowie. Mamy zdrowie i szybko się ewakuujemy. Pięknie. Dobra, pierwszy troll ogarnięty. Ingrid, działaj. Pięknie. Oj, 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 nie pięknie, nie pięknie. Zdrowie, 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 zdrowie.
jest zdrowie. Tu jest jeszcze też troszeczkę zdrowia. No to lecimy. O, chyba jednak Thor się uskutecznił. Elegancko. Z trudami, ale elegancko. Przechodziec czeka już od 100 zim. Chwila dłużej nie zrobi różnicy. A jaka frajda? Dobra, tylko mi się stąd nie rusza. Tak jest. No dobra, Thor sobie poleciał. A my mamy runiczne przywołanie. Nowe runiczne przywołanie. I to są pikujące sokoły. I my chcemy te pikujące sokoły. I nawet chcemy je sobie trochę ulepszyć. Tak, to jest dobry pomysł. Chcę wyzwania. No to idziemy. Zdrowie by się jeszcze przydało. Dobra, tu jest jakaś ceramika, może wyleci z niej zdrowie. O, proszę bardzo, wyleciało, ale trochę mało. Tak więc lecimy dalej. O, jest więcej zdrowia. Pięknie. Czy ty ufasz asom? To znaczy, wiem, że ja nie mogę. Wystarczy, żeby tam coś jest? Nie, ale nie zaufają, póki nie uwierzą, że ja ufam im. Góra i na prawo. Proszę bardzo, mamy trochę rzeczy do podniesienia. Kiedy to było? Okej, lecimy z powrotem. No i w dół. I proszę bardzo, elegancko. Zaraz będziemy na dole i pójdziemy sobie do ołtarza Surtra. A przy okazji zobaczmy, może jakieś zdrowie jeszcze wyleci. No nic nie wyleciało. Oj, 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 oj. Dobra. A, dzień dobry. Nie możecie poprzeszkadzać Thorowi? Dzień dobry, piedestale. Okej, piedestał ogarnięty. Czyli ogniki zdechły. Ładnie. Jest skrzynia. Oczywiście bierzemy zawartość. No i idziemy do ołtarza. Zobaczmy, co ciekawego w nim zobaczymy. O, cześć. Wiesz, jak na kogoś szkolonego na wojownika, to strasznie łatwo cię wystraszyć. Wcale mnie nie... Co ty tu robisz? Dziewczyna już nie może odwiedzić ołtarza? Szukasz tutaj kulki Surtra. Może. Poszłaś szukać kulek gigantów? Wiesz, jak to wygląda, nie? Jak historia życia kogoś z naszego ludu. I może jak jakiś regał. Nie. To wygląda jak próba oszukania przeznaczenia. Pytanie raczej, co ty tu robisz? Zmieniam swoją historię. Odyn ci to dał? To nie... Tak, dał, ale to nie... Nie pracuję z nim. Nigdy nie powiedziałbym mu nic o żelaznym lesie, jeśli o to się martwisz. I z pewnością mu nie służę. Słowa przepowiedni, nie moje. Mam kulkę do znalezienia. Możesz mi pomóc? Dobrze, ale jesteś pewna, że chcesz tak łamać zasady? Nie ma żadnych przepowiedni o tobie zbierającej kulki. Nasze zakończenia nie zostały spisane. Chodź, mistrzu. O, witam. Inteligentny miecz. Kolejna kulka Surtra. Ale nie ma w niej duszy. Więc on wciąż gdzieś tam jest. Opowiadałaś niedawno o tym, jak odeszli giganci. Myślisz czasem o nich? Cały czas.
Są daleko stąd. Daleko od Odyna i Tora. Zastanawiam się, do jakiej krainy się udali. Jakie morza przepłynęli. A co? Chcę ich odnaleźć. Najpierw uratuję ojca, a potem odnajdę ich. Zaczyna się. Kto to jest? Nie Surtr, to na pewno. Spójrz na cały ten lud. Sinmara. Chyba nigdy o niej nie słyszałam. Jest i Surtr. Wow, musiało być gorąco. No, aż przestało. Po prostu przestali? A, nie. Popatrz, oni walczyli razem. Chyba nawet się zaprzyjaźnili. I to bardzo. Czy oni? Mhm. Tak myślę. No cóż, chyba dobrze się bawią. Ale zdaje się, że ich miłość połączyła ich w jedną wielką istotę. Ragnarok. I wtedy... Ragnarok niszczy Asgard. Tak, jak w ołtarzu Groły. No, to było... coś. Hej, pamiętasz tego węża, w którym umieściliśmy duszę? Trudno zapomnieć. Widziałam go. Robi się większy. Rośnie szybciej niż powinien. No, czułem, że tak będzie. Ja zostanę tutaj. Lepiej, żeby twój znajomy nie widział gigantki, którą pominął. Jasne. Tylko uważaj. Proszę. Ty też, Loki. Okej, opuszczamy ołtarz i wracamy do Tora. Tor chyba zginął. Myśleliście, że pokonacie Boga Piorunu? No nie zginął, nie zginął. Lecimy. Druga strona, złazimy na dół. I pędzimy na arenę. No, o, dzień dobry! Niezła zabawa. Zostawiłem tam góry zwłok. Wykoszyłem... Ktoś w nas strzela. Zaczynamy od zmur, oczywiście. Ukończyłeś te próby i potrzebujesz pomocy? Elegancko. A może tylko przyglądałeś się ojcu? Jedziemy, kolejna zmora ogarnięta. Powoli, na spokojnie. Ingrid, podziałaj trochę. Oj, niedobrze, ale mamy zdrowie. Jedziemy. Nie uwierzyłbyś, ile tych stworów. I żeśmy dostali w plechy. Chyba masz rację. Brit byłaby zachwycona. I nie taka wolna. Pięknie. Elegancko. Dobra, odsuwamy się, bo ktoś strzela. Tu jest zdrowie, bierzemy. Nieśmiertelności wjechały. Elegancko. Elegancko. Ubity. Jest zdrowie. Ładnie, pięknie. Dobrze jest. Mogłeś to zrobić dużo wcześniej. Wydawało mi się, że dajesz sobie radę. Mieliśmy sobie ufać. No to dokąd teraz? Ładnie. Ładnie. Te dwa ostatnie osobniki były fioletowe, więc... To były twarde okazy, ale Thor nas tutaj uratował. No i co? Chyba tędy. Dobra, pędzimy. Użyjmy machy jeszcze raz. Musimy przejść przez tę bramę. Torze? Co?
zupełnie jak Bóg. Jesteś Bogiem. Święta prawda. Podobnie jak ja. Dobra, idziemy teraz z Machą w łapie, bo Macha wibrowała, świeciła. To tu. Jesteśmy na miejscu. I gdzie on jest? W lawie? Nie wiem. Oj. A jednak w lawie. Nie! A, cholera! Rada na przyszłość. Wsadzanie łapy do lawy nigdy nie jest przyjemne. Nie myślałem. Dobrze. To tylko przeszkadza. Dobra. Zbierajmy się stąd. I Loki, nie próbuj mnie więcej wykiwać. Dobry z ciebie chłopak, ale jesteś gigantem. I ciebie też z rozkoszą zabiję. Co zrobiłem? Loki! Szczelina pojaśniała. Spójrz, wspaniale. Patrz, jedno z tych zdań jest kompletne. Można je odczytać. Ale nie przetłumaczyć. Jeszcze nie. Wiesz, mam pewną teorię. Jeżeli znajdziemy resztę tej maski, będziemy mogli spojrzeć przez nią na to, nie ryzykując utraty oka, albo gorzej. A niech mnie zgrany z nas zespół. Co nie? Co nie? Że tworzymy zgrany zespół? Tak jak ty i Baldur? Dogadaliście się jakoś? Thor był wspaniały. Dużo mnie nauczył. On cię czegoś nauczył? Doprawdy? No dobra. Czego go nauczyłeś? Niczego. Przecież ja nic nie potrafię. No właśnie. A, zastanawiałem się, gdzie to jest. Właściwie to trochę się domyślałem. Zmieniłeś zdanie? Nie wiem, dlaczego przybyłem do Asgardu. Ale wiem, że nie po to, by być szpiegiem. Wiedz, że możesz mi zaufać. Jeśli mamy to doprowadzić do końca, ja muszę ufać tobie. A zaufanie trzeba zdobyć. Weź to i zajmij się resztą. Jeśli zostajesz, rzecz jasna. Powiedz mi, czego naprawdę tam szukasz. Przetłumacz mi to, a wszystko ci powiem. W tej kwestii, młodzieńcze, możesz mi zaufać. Dziwny układ. Bardzo dziwny układ, ale okej. Mamy wrócić do swojego pokoju, jednakże... Chyba Odyn się nie pogniewa, jak sobie pożyczymy trochę rzeczy. Na przykład walutę. Na przykład jeszcze więcej waluty. Cóż kolega tutaj jeszcze ma fajnego, co by się nam ewidentnie przydało? To... Nigdy nie lubiłeś Thora? Zdaje się, że znalazł ci czymś za skórę. Ktoś tu węszy, niegrzeczny. Nie, rozumiem, ale to nic z tych rzeczy. Ono, no, szczerze mówiąc, to inaczej nic do niego nie dociera. Mówię serio, spróbuj być dla niego miły. Sam się przekonasz. Odyn zakończył swój monolog, tak więc otwieramy teraz legendarkę i zobaczmy, co jest w środku. O, proszę bardzo, akcesorium. Mamy nowe akcesorium, pięknie. Czy coś jeszcze tutaj jest? Czy to było wszystko, co można było zabrać z piwnicy Odyna? Chyba wszystko. Dobra, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko udać się do naszego pokoju. Troszeczkę zagęścimy ruchy. Dobrze, chodźmy, Robin. Coś tam mówił coś, ale co? A, dobra. Kolega się teleportuje. A jak on się steleportował, to może coś będzie ciekawego na jego biurku. Nic nie ma.
Dobra, wracamy z powrotem i pędzimy do naszego pokoju. Elegancko dotarliśmy do drzwi, tak więc otwieramy je. I mamy kolejne rzeczy do zabrania. Waluta. Więcej waluty. O, tutaj jeszcze coś leży. Oczywiście też to zakosimy. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o tą miejscówkę. Dobra, wychodzimy. Gdzie jesteś? Dobra, słuchamy. To nie wątpię. Myślałem, że lubisz. Nie wściekam się, tylko martwię. Wiesz, że nie tego dla niej chcę. Nie chcesz, żeby miała miecz? Nie chodzi o to, że go ma. Tylko do czego go wykorzysta? Powinieneś to rozumieć. Tak, rozumiem. I też nie tego dla niej chcę. Nie musisz się martwić. To mądra dziewczyna, mądrzejsza niż jej ojciec. Wiesz, co racja, to racja. Chodź tu. Okej, okay. Oni niech sobie tam działają. Ruda, a tu jesteś, Ruda, dobra. Jak było? Ojciec ci nie dokuczał? Nie, nawet poszło lepiej niż się spodziewałem. No wiesz... Czy to miecz z gabinetu dziadka? O tak, ma na imię Ingrid. Ha. Cześć, Ingrid. Jej, wszechojciec naprawdę ci ufa. No, cieszę się, że to przetrwałeś. Hej. Ja też. Jutro pogadamy o walkiriach. No pewnie. Oczywiście, że pogadamy o walkiriach. Dobra, tutaj z pokoju ci nic nie można zajumać. Do tego nie można wejść. Dobra, lecimy do naszego pokoju, który jest tu. Więc wchodzimy do środka. No, ale dziwny dzień. Właśnie. I co? I rzucamy się na Kojo. Witaj, bracie. Żadnych wieści. Mam plan. Doprawdy? Norny. Byłaś u nich. Możesz je znaleźć? Pewnie tak, ale... Nie wiem, jak to miałoby... To panie losu w tych światach, prawda? Muszę je poznać. Możliwe, że nic ci nie powiedzą. Muszę chociaż spróbować.
Gdzie ich szukać? W Midgardzie. Ale jeśli Atreus jest w Asgardzie, nie odzyskasz go bez pomocy armii. Powinniśmy ją zgromadzić. Tak, nic tak nie poprawia sytuacji, jak wszczęcie wielkiej wojny. Chłopak wydaje się pojętny. Może gdybyś dał mu trochę czasu. Ty też nie jesteś tu bez winy! Podsycałeś jego głupotę i niepewność. Nie pragnę wojny. Ale jeśli Odyn porwał mi syna, wiedz, że nie cofnę się przed niczym. Twoje pobudki są jasne, Kratosie. Ale ty, Frejo? Wojna rozwiązaniem? Nie taką Freję znałem. Mam nadzieję, że Norny udzielą ci dobrych rad. Moje raczej na nic się tu nie zdadzą. Tyże, stój. To nie jest dobra pora na kolejne podziały. Chodź, usiądź, proszę. Dlaczego milczysz? Szczerze mówiąc, dziwi mnie, że to właśnie ty chcesz szukać pań losu. Ale twój instynkt dotąd nas nie zawiódł. Znajdźmy Norny. Tak więc, zaczynamy nowego questa. Przeznaczenie. Kim jestem, by mu doradzać? Chciałem pomóc chłopakowi znaleźć odpowiedzi. I zawiodłem. Jaka jest jeszcze moja w tym rola? Ty, że jesteś w samym środku tego wszystkiego. Zawsze byłeś. To dlatego Odyn cię uwięził. Śmiertelnie się ciebie boi. Szczerze w to wątpię. Taka jest prawda. Nie chodzi tylko o przepowiednie. Nikt nie zjednoczył światów tak jak ty niegdyś. Nie jestem już tą samą osobą. Wiem, że tak się teraz czujesz. Ja też byłam kiedyś zagubiona. Więcej niż raz. Ale uwierz mi, można to pokonać. Niby jak? Znajdując cel. Droga do celu prowadzi do zrozumienia siebie. Mam zaakceptować przeznaczenie? Poprowadzić twoje armie w imię twojej zemsty? Jeśli walka o sprawiedliwość dla nas nie jest twoim celem, znajdź własne. Dla siebie. Okej. Troszeczkę się popstrykali. A my teraz co? Tak, mamy dużo punktów doświadczenia do wydania. I to cieszy. Gra nas tutaj informuje o tym, że coś jest niewykorzystane. Możemy z Sindrim pogadać. Boli? O, tylko jak się martwię. Atreus trafiłby do Asgardu? Wybacz, ale musiałbyś spytać Odyna. Kontroluje wszystkie drogi. Wiem, że masz wysokie mniemanie o naszej wiedzy na ten temat, więc pewnie cię rozczarowałem. Po prostu on jest zawsze krok przed nami. Okej, no i Brock tutaj coś rozrabia. Wychodzimy na zewnątrz. Zaczekaj! Mam coś dla ciebie. Sindri! Idę! Pomyślałem, że chciałbyś to odzyskać, zanim wrócisz do rozbijania się w świecie. Strażnik! Strażnik do nas wrócił. Elegancko. Z tą radością. Nie ma za co. Zebrałam, czego potrzebujemy, by znaleźć Nornę. Ruszamy? Oczywiście, że ruszamy. Oczywiście, że ruszamy. Pani Nidhogg, gdzie się pani podziała? Chyba nasze czyny nie pozostaną bez konsekwencji. Odpalimy sobie furtkę, a nie, jeszcze możemy pogadać tutaj z Wiewiórem. Wiewiórze? Ach, panie Kratosie. Przepraszam, zniknięcie pani Nidhogg wciąż zaprząta mój umysł. A, przyjaźnicie się? Nie tyle przyjaźnimy, co od dawna jesteśmy sąsiadami na drzewie. Żyła tu już, gdy się tu zjawiłem, a to było wieki temu. Na samą myśl, że coś miałoby ją rozdzielić z dziećmi. Okropne, po prostu okropne. Elegancko. Dobra, odpalamy furtkę i lecimy do Midgardu.
Dobra, to na środeczku, tak. Elegancko. No i mamy tylko jedną mistyczną bramę. Dziki las. Lecimy. Atreusa na pewno nie ma już w Midgardzie? Byłam tam i nie znalazłam go. Jeśli Odyn go zaprosił, musiał zapewnić mu sposób... Nie. To nie jest jedyne wyjaśnienie. Powiedz, gdzie znajdziemy te Norny? Przy zamarzniętym jeziorze znalazłam ich nici. Zabrałam jedną, żeby użyć jej do czarów, ale może też nam pomóc je znaleźć. Tylko pamiętaj, one naprawdę nie chcą być znalezione. Dla odmiany tym razem czeka nas trudne zadanie. Mamy furtkę do wyjścia, tak więc wychodzimy. Powinniśmy pojechać saniami nad jezioro. Midgard. Tęskniłem za lodowatym wiatrem i ciągłymi atakami łupieżców. Cóż, wierzą, że Kratos jest odpowiedzialny za Fimbulwinter, a jego śmierć go zatrzyma. Ciekawe, skąd wzięli podobny pomysł? Oczywiście ode mnie. Oczywiście. Elegancko. Dobra, jesteśmy w Midgardzie i mamy pędzić do naszych wilków, aczkolwiek to uczynimy już w następnym odcinku. Moi drodzy, wielkie dzięki za to, że dotrwaliście do końca, wielkie dzięki za to, że gramy tutaj wspólnie razem. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!